pobyt w miejskich żłobkach będzie darmowy. Tomasz Tyczyński odebrał nagrodę literacką. W Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pierwszoklasiści z plastyka złożyli ślubowanie. Dzień dobry, Weronika Sadowska, zapraszam na informacje. Rusza program Aktywny Rodzic, dzięki któremu pobyt dzieci w miejskich żłobkach będzie darmowy. Od 1 października rodzice mogą składać wnioski do ZUS-u. Już wkrótce rodzice nie będą ponosili opłat za pobyt dzieci w miejskich żłobkach. Taką możliwość daje nam rządowy program Aktywny Rodzic, w ramach którego właśnie od 1 października z budżetu państwa będzie wypłacane świadczenie w wysokości 1500 zł na dziecko. Pieniądze będą wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprost na konto placówki, wprost na konto żłobków. Co ważne, świadczenie nie może być wyższe niż rzeczywista wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku. Na najbliższej sesji zostanie przedstawiony projekt uchwały, który urealni stawki za pobyt naszych maluchów w żłobku. Dziś wynosi ona zaledwie 1 zł 31 groszy, a będzie wynosiła 7 zł. Rodzice mogą składać wnioski już od 1 października. To świadczenie zastąpi obecnie już wypłacane, już przyznawane świadczenie żłobkowe z pewnymi oczywiście zmianami, no bo ta kwota będzie dużo wyższa niż to dofinansowanie żłobkowe obecnie, które obowiązuje. Wniosek o świadczenie aktywnie w żłobku należy złożyć najwcześniej w dniu, w którym dziecko zacznie uczęszczać do żłobka lub klubu dziecięcego albo trafi pod opiekę dziennego opiekuna. Tomasz Tyczyński zdobył nagrodę imienia Cypriana Kamila Norwida za zbiór opowiadań Nieuzasadnione poczucie szczęścia. W poniedziałek 23 września podczas uroczystej gali w Teatrze Polskim w Warszawie zostały wręczone nagrody imienia Cypriana Kamila Norwida w 4 kategoriach. Wśród laureatów znalazł się Tomasz Tyczyński, kurator Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli i współtwórca Nagrody Literackiej imienia Witolda Gombrowicza, a także badacz literatury. Zdobył on nagrodę za swoją debiutancką książkę Nieuzasadnione poczucie szczęścia. Za piękne zmaganie z nieuchronnie straconym czasem, za gęsty od metafor język, za nieuzasadnione, bo czym można je uzasadnić, z perspektywy naszego przemijania poczucie szczęścia. Laureat nie krył radości. Ta nagroda w ogóle jest mi o tyle bliska, że ja pamiętam w dzieciństwie był taki zwyczaj, że raz na jakiś czas mama zabierała mnie do księgarni i mogłem sobie wybrać książkę. I kiedyś wziąłem do ręki taki biały tom, dość gruby, w płóciennej oprawie. Tam było napisane Cyprian Norwid i to były wiersze zebrane. Ja to otworzyłem, zacząłem czytać, niewiele z tego rozumiałem, ale u Norwida jest mnóstwo kresek, myślników, przecinków, dwukropków i to było trochę jak alfabet Morse. I poczułem takie wrażenie, że ktoś do mnie coś mówi, czego ja nie rozumiem, bo nadaje jakimś alfabetem dziwnym. No i teraz odpisałem, mam wrażenie. Nagroda przyznawana jest przez Sejmik Województwa Mazowieckiego od 2002 roku, a uhonorowano nią już ponad 100 artystów. W tym roku Kapituła przyznała 12 nominacji w 4 kategoriach – literatura, muzyka, sztuki plastyczne i teatr. Laureaci otrzymali okolicznościową statuetkę, dyplom i 35 tysięcy złotych. Nominowani natomiast wyróżnieni zostali imiennymi medalami okolicznościowymi i nagrodami pieniężnymi w wysokości 13 tysięcy złotych. Ślubowanie, prezentacje, zabawy artystyczne czy zwiedzanie wystaw w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Tak między innymi wyglądało powitanie uczniów klas pierwszych radomskiego plastyka. Po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego przyszedł czas na otrzęsinową zabawę. Na terenie Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych Liceum Plastycznego, które jest częścią Zespołu Szkół Plastycznych imienia Józefa Brandta w Radomiu. Po ceremonii uczniowie mieli okazję zwiedzić dostępne ekspozycje. Rokrocznie ślubowanie klas pierwszych organizujemy tutaj w wyjątkowym miejscu, w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, w bliskiej obecności patrona naszej szkoły, Józefa Brandta. W trakcie tej uroczystości jest kilka punktów, stałych punktów programu, tak to nazwijmy. Jest to zwiedzanie wystaw w Centrum Rzeźby Polskiej, są to różnego rodzaju zabawy artystyczne z różnymi motywami, bajek, filmów z motywami dzieł sztuki, także
cały dzień jest dla uczniów zaplanowany. I tak, około 60 uczniów klas drugich przygotowało szereg zadań i gier integracyjnych dla swoich młodszych kolegów. Wzięło w nich udział 27 pierwszoklasistów. Klasy drugie też zgodnie z tradycją zorganizowały grę terenową dla pierwszaków, będą musiały się wykazać. W tym roku drugie klasy wpadły na pomysł zorganizowania tej gry terenowej w oparciu o epoki, czyli prehistoria, starożytność, średniowiecze, nowożytność i chyba czasy współczesne. Z tego, co dobrze się orientuję, czyli takie przejście epokami przez sztukę, żeby pierwszaków zapoznać z tym, jak to wygląda. A jak przyznali uczniowie klas pierwszych, ta szkoła jest spełnieniem ich marzeń. Wcześniej chodziłam 8 lat do MDK i tak bardzo chciałam to dalej rozwijać. Jakby moim jedynym takim talentem i zainteresowaniem jest takie malarstwo i tak dalej, więc i nawet za bardzo bym się nie odnalazła w innych dziedzinach. Ja od małego dziecka wiązałam z tym pasję, zawsze coś tam, wiadomo, jak byłam mała, to grzebałam w kredkach czy coś, ale już w późniejszych latach to coraz ładniejsze mi te obrazy wychodziły. Bardzo się cieszę, że się dostałam. Nad przebiegiem otrzęsin czuwali nauczyciele. To była nie lada frajda dla miłośników zabawy na dechach i pysznego regionalnego jedzenia. W niedzielę w Rzeczniowie odbył się Festiwal Smaków. Była to trzecia edycja tej imprezy. Z roku na rok zdobywa coraz większą popularność. Pierwotnie Festiwal Smaków miał odbyć się w sobotę 14 września, ale ze względu na niekorzystną aurę został przeniesiony na niedzielę 22 września. To jednak nie przeszkodziło organizatorom w zorganizowaniu imprezy, na której pojawiły się tłumy gości. Festiwal Smaków wziął się właściwie od pierwszych takich potańcówek rzeczniowskich, gdzie przygotowaliśmy na dechach w Starej Remizy scenę, tak, przygotowaliśmy również całą oprawę muzyczną, kapele grały, tak, ale przy okazji gdzieś tam w ogóle z boku były stoły takie biesiadne, prawda? Przyjeżdżali różni uczestnicy, fani kapel, fani potańcówek, przywozili swój koszyczek z prowiantem. Była fajna impreza, fajna zabawa, fajny klimat. I wtedy pomyśleliśmy sobie w ten sposób, że jak odbywają się takie fajne potańcówki w zamkniętych lokalach, to tym bardziej można byłoby z tym wyjść na zewnątrz, żeby większa jakby liczba uczestników mogła się nacieszyć, zobaczyć, prawda, i poznać te właśnie potrawy regionalne. Na scenie sporo się działo. Wystąpiły kapela Bronka Machra, kapela Maciejowa, a także kapela Beka. Zagrał też zespół Wianki z nad Krępianki. Gwiazdą wieczoru był Kordian. Oprócz atrakcji muzycznych goście mogli spróbować pysznych dań przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Rzeczniów. To już wszystko w dzisiejszym wydaniu informacji. Zapraszam teraz na sport i prognozę pogody. Do zobaczenia!